Nie trudno zgadnąć, czemu ten plac budowy zainteresował Katarzynę i jej córkę. Powstający właśnie Park Jordanowski ma być pierwszym tego typu obiektem w stolicy Zagłębia. Wygląda ciekawie w porównaniu z tym, co od lat jest po drugiej stronie, tak, że tam dzieci nawet się nie mają gdzie za bardzo bawić. Także wygląda obiecująco. Bo inwestycja w Parku Sieleckim zaplanowana została z rozmachem. Będzie postawiony duży zamek z wieżami, do których będzie można wejść, z mostami, ze zjeżdżalniami. Będą także huśtawki, w tym huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. Będzie piaskownica i będą takie urządzenia na sprężynach, bujaki. Całość uzupełnią urządzenia dla starszych oraz siłownia, stały do ping-ponga i szachów. Bardzo się przyda. Tu w ogóle nie ma nic dla młodzieży, dla dzieci, dla starszych. Jest zaniedbany park, więc najwyższy czas, że się za niego wzięli i robią porządek. Takich działań w najbliższym czasie ma być w Sosnowcu znacznie więcej. Terenów zielonych w centrum miasta i na jego obrzeżach mamy bardzo dużo. Natomiast jak zawsze brakowało pieniędzy na pewną infrastrukturę. Część takiej infrastruktury powstała już na sosnowieckich stawikach. Szczególnym powodzeniem cieszą się tutaj przyrządy do ćwiczeń. Jak mam tylko możliwość jeżdżenia, to znaczy to jest mniej więcej 5 razy w tygodniu, to jeżdżę 2 godziny i w ciągu tych 2 godzin 3 razy tu za każdym razem przyjeżdżam. Teraz tuż obok Placu Zabaw powstać ma nowa miejska plaża. Będzie miała 100 metrów długości i szerokość w granicach 20 kilku metrów. Do tego dojdą elementy małej architektury i zieleni. Będą to nasadzenia z krzewów, które będą oddzielały plażę od tego ciągu pieszego. Będą ławeczki, kosze na śmieci, regulamin, stojaki na rowery, no i przebieralnie dla użytkowników. Tych, jeżeli dopisze pogoda, na pewno nie zabraknie. Z bezpiecznego kąpieliska ludzie będą częściej korzystać z tego i więcej tych ludzi będzie niż do tej pory. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w miejscu dawnej plaży pojawi się jeszcze jedna związana z wodą atrakcja.